Moc historii. Dzień dobry, witamy państwa w niedzielę tuż po południu. Cezary Jastrzemski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Robert Szumielewicz. Dziś postaramy się państwu, no nie tylko dziś, bo jak się okazuje, to zajmie nam troszkę więcej niż jeden odcinek. Chcielibyśmy przybliżyć, tak jak robiliśmy już to kilkukrotnie. Kasztelanów. Mówiliśmy m.in. o kasztelanach zawichojskich czy kasztelanach połanieckich. A dzisiaj też chcielibyśmy przybliżyć Państwu kasztelanów, tylko tym razem czechowskich. No i jeżeli mówimy o kasztelanach. No to mimo, że już niejednokrotnie poruszaliśmy ten temat, no to trzeba zacząć od samej kasztelanii, samego pojęcia kasztelana. No i tutaj, oczywiście, że myślimy w kategoriach pewnej przeszłości, ale przeszłości, która jednak sięgnęła dość daleko w przyszłość, w tych kategoriach, że. Mówimy o średniowieczu, gdy mamy na myśli kasztelanie, ale jednak urzędy kasztelańskie istniały aż do końca I Rzeczpospolitej, czyli do momentu rozbiorów naszego kraju. Dlatego też trzeba myśleć kategoriami pewnej ewolucji, któremu podlegało to pojęcie i z takiego dużego znaczenia potem zostało to zredukowane, gdy mówimy o kasztelaniach, tylko do no, na dobrą sprawę tytulatury. Dlatego jest to niezwykle interesujący problem, który wiąże się oczywiście też na przykład. Na przykład, z naszymi współczesnymi podziałami administracyjnymi, ponieważ podział na kasztelanie, a to była właśnie taka, możemy powiedzieć, średnia jednostka administracyjna, odpowiada dzisiaj temu, czym zajmują się powiaty, i właśnie powiaty wyrugowały kasztelanie. One musiały ustąpić miejsca tym nowym jednostkom. Y, oczywiście też y, mającym inne funkcje i spełniającym inne zadania. Ponieważ w przypadku kasztelani sytuacja wyglądała w ten sposób, że kasztelan był mianowany i odwoływany przez władcę. I możemy powiedzieć, że koniec kropka. Y, w związku z tym y, to tylko i wyłącznie od panującego zależało, kto ten urząd sprawował, ale w imieniu władcy władzę, kasztelan miał rzeczywiście daleko idącą, ponieważ to była z jednej strony władza, która obejmowała kwestie sądownicze, ale też władza, która obejmowała kwestie wojskowe, czyli zapewnienie bezpieczeństwa, no i w końcu władza, która obejmowała kwestie gospodarcze. Dlatego też władca przekazywał swoje uprawnienia kasztelanowi, no i on nimi rzeczywiście dysponował. Oczywiście w hierarchii kasztelan stał niżej niż wojewoda, ale jednak na przykład w przypadku kasztelana krakowskiego Sytuacja tak się ukształtowała, że on był przed wojewodami, więc rzeczywiście ten urząd i ta instytucja, która była pewnym elementem ewolucyjnym, odgrywała wielką rolę, no bo kasztelanie wytworzyły się z tak zwanych opoli czy grodów. Opolnych, a więc tych takich podstawowych i pierwszych struktur administracyjnych w naszym państwie. I też nie jesteśmy pewni, skąd czerpaliśmy te wzorce, bo najczęściej się przyjmuje, że to był motyw czeski, który myśmy przejęli, ale też podkreśla się, że mniej więcej równolegle. Czyli no to jest ten koniec XI wieku, XII, XIII, XIII, początek XIV wieku. Mniej więcej równolegle rozwijały się na terenie krajów niemieckich tego typu pomysły. No i ten burgrabia, możemy tak powiedzieć, odpowiadał naszemu kasztelanowi. Ale też warto pamiętać, że na przykład na pomorzu, gdzie nie znano tego typu instytucji, przejęto ją dla odmiany z naszego kraju, oczywiście z naszych ziem, no tak możemy to ująć, bo ta sytuacja kraj, państwo troszeczkę inaczej to wszystko w tych dawnych wiekach wyglądało. No i w związku z tym, też ten problem zmiany kasztelanii, utraty jej znaczenia, wiązał się przede wszystkim właśnie z tymi prawami, o których wspominamy. Czyli, kiedy okazało się, że następuje przekazywanie przez władców różnego rodzaju immunitetów, czyli no takich przywilejów, Zarówno dla tych, którzy byli przedstawicielami rycerstwa, jak i dla przedstawicieli duchowieństwa, no to okazało się, że raptem ten kasztelan, który właśnie tak szeroko zakrojoną władzę sprawował, od razu też możemy sobie powiedzieć, że no, czerpał z tego dochody. Dlatego, że no, jeśli były opłaty różnego rodzaju, to w ramach tego sprawowanego stanowiska kasztelan pobierał część dochodów. Które miał obowiązek gromadzić i przekazywać władcy. No więc był to taki motyw, który spowodował, że zaczęły się kurczyć te dochody. Od razu sobie możemy powiedzieć, kiedy w tym kontekście będziemy mówić o kasztelanii czechowskiej, że. Tu był taki pewien ewenement, ponieważ w przypadku tak zwanych kasztelani mniejszych, jaką była właśnie kasztelania czechowska, albo inaczej drążkowych, ponieważ wiązało się to z tym, że przedstawiciele tych właśnie mniejszych, kasztelani mniej znaczących, siedzieli w tylnych rzędach sali senackiej i również pod ścianami, już nie na krzesłach, tylko na takich wąskich siedziskach. A tymczasem przedstawiciele kasztelani większych, myśmy mieli jedną taką bo to była kasztelania sandomierska, która w tej hierarchii znajdowała się na, na trzecim miejscu. Oni siedzieli od przodu, no i zawsze na krzesłach. I ten problem właśnie kontekstu pewnego wiąże się z tym, że kasztelania nasza czechowska, mimo że właśnie była taką mniejszą, mniej znaczącą w hierarchii, nie tak ważną, ona aż do końca Rzeczpospolitej miała taki... Przywilej, jakiego nie miały inne mniejsze kasztelanie, że kasztelan cały czas miał dochody, ponieważ przynależały do niego pewne łany, dwa i łana, przynależało do tego urzędu kasztelana. I tak było aż do końca istnienia I Rzeczpospolitej. To było z jednej strony ważne, kiedy o tych dochodach mówimy. Oczywiście to nie było dużo, ale jednak to było przypisane. No i drugi problem, który polega na tym, wspomnijmy jednego z kasztelanów z początek XV wieku, kiedy on był nadwornym marszałkiem królewskim, czyli możemy powiedzieć, że no bardzo dostojna, bardzo intratna funkcja, no wielki prestiż, marszałek królewski, a on wolał zostać kasztelanem czechowskim i zrzec się tej funkcji marszałka. Kiedy mu zaproponowano, czy chcesz być kasztelanem Czechowskim? Tak, jak najbardziej. Nie chcę być marszałkiem. Więc tu jest też, możemy tak powiedzieć, dowód na to, że w pewnym momencie to rzeczywiście były bardzo intratne funkcje, co zaczęło się zmieniać, kiedy właśnie ten władca zaczął zwalniać poddanych, na przykład z różnego rodzaju obowiązków, i ten rycerz, który miał kmieci, nie mógł od nich otrzymać czynszu. Albo ten duchowny otrzymywał raptem mnóstwo różnego rodzaju przywilejów, no i w związku z tym parafia nie była zobowiązana, czy diecezja nie była zobowiązana do świadczenia różnego rodzaju i tracił na tym oczywiście kasztelan. Czyli widzimy tutaj, jak to był problem interesujący funkcjonowanie takich właśnie kasztelani, które też pod wpływem czeskim bo to było właśnie w czasach panowania Władysława Łokietka, później Kazimierza Wielkiego i po Kazimierzu Wielkim znowu pojawiły się te pomysły związane z dynastią węgierską. A wcześniej właśnie w czasach Łokietka, no to przemyśli czescy próbowali wprowadzać takie rozwiązania. Sam zresztą Łokietek próbował ograniczyć rolę kasztelanii. Później się z tym wstrzymał jego syn Kazimierz Wielki. No ale później przystąpiono do tego, że zaczęto urządzać starostwa tak jak teraz, posługujemy się tym terminem starostwo i starosta, no bo powiaty taką właśnie rolę zaczęły odgrywać od XIV wieku, i dlatego kasztelanie zeszły z areny dziejów, chociaż oczywiście pamiętamy, że przetrwało to określenie kasztel, kasztel, czyli miejsce, gdzie kasztelan sobie urzędował, bo to był, mogło to być takie miejsce. Z drugiej strony, tak, tym miejscem urzędowania mógł być też Gród. I to określenie kasztel czy kasztelania poprzez urząd, bo kasztelanowie potem byli tylko urzędnikami, czyli mieli ten tytuł, ale nie mieli już realnej władzy, to wszystko jednak dało nam pewną ciągłość i to wszystko pokazuje, że rzeczywiście z jednej strony kasztelanie odgrywały wielką rolę, ale później też w tradycji naszej, kiedy też używano określenia kasztelanowa czy kasztelanka, kasztelanic, Kasztelanka, kasztelanic, a więc dzieci kasztelana, kasztelanowa żona kasztelana, to no, mamy te informacje dotyczące właśnie tej tradycji przez całe nasze dzieje. Dlatego bardzo ważny motyw, który wiąże się z tym, że też kiedy mówimy o pewnej ciągłości. Na przykład sieci administracyjnej w naszym kraju, no to oczywiście pamiętamy, że wcześniej przed kasztelanami no były też, wspominaliśmy o tych grodach opolnych, ale używano też innego określenia, czyli używano określenia KOMES albo Żupan. To były te określenia odnoszące się właśnie do poprzedników. Chociaż być może, że to była próba wykorzystywania naszego własnego nazewnictwa, a potem no, dostosowaliśmy się do takiego ogólniejszego trendu i zaczęto używać tego określenia kasztelan. Ale ono ciągle jest tak dość mocno zakorzenione i nie sprawia kłopotu, kiedy mówimy kasztelania czy kasztelan, żebyśmy wszyscy rozumieli, nawet jeśli szczegółów nie znamy, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli mówimy o tej hierarchii wśród kasztelanów, czyli zarówno kasztelanowie więksi jak i kasztelanowie mniejsi, do której należała kasztelania czechowska, no to tutaj też mamy te miejsca zajmowane. Tak jak wspomnieliśmy, kasztelanowie sandomierscy więksi zasiadali na trzecim miejscu. Gdy zajmowaliśmy się kasztelanami połanieckimi czy zawichojskimi, to też mówiliśmy, na których miejscach zasiadali, bo to też było ważne. Kiedy popatrzymy na tych mniejszych, no bo większa to była tylko jedna nasza sandomierska, chociaż no oczywiście krakowska, no bo nasz region był podzielony. Między te dwie ziemie, więc jak najbardziej możemy się też identyfikować z kasztelanem krakowskim, który sprawował władzę na dużej części naszego terytorium. No ale te mniejsze już w ścisły sposób wiązały się z dzisiejszym naszym regionem. No to możemy powiedzieć tak, że tych większych było 31, mniejszych kasztelani. Było 49 i jeszcze były trzy takie kasztelanie zwane konarskimi. One się wywodziły z instytucji koniuszego, ale tak je nazwano, nie było takich kasztelani, ale był urząd ziemski. Te trzy były więc no, już na samym końcu. Kiedy mówimy o tej dyskryminacji, że oni siedzieli na tych drążkach, czyli wąskich ławach pod ścianami, niektórzy, to musimy pamiętać, że no, tuż przed upadkiem naszego kraju, tej pierwszej Rzeczpospolitej, tuż przed pierwszym rozbiorem, rzeczywiście dokonano zrównania, czyli zlikwidowano te drążki i można powiedzieć, że no wtedy już to nie miało znaczenia, czy kasztelania jest większa, czy mniejsza, bo wszyscy siedzieli już tak no, demokratycznie w jednakowy sposób. No ale przez większą część dziejów jednak wyraźnie wskazywano na to, że no ty jako ten drążkowy, mniejszy kasztelan masz mniej do powiedzenia. No i w tej hierarchii czterdziestu dziewięciu mniejszych kasztelani. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że na piątym miejscu był kasztelan Wiślicki, na ósmym miejscu był kasztelan Radomski, na dziewiątym kasztelan Zawichojski albo Zawichostski, ale to Zawichowski, od Zawichostu trudne jest do wymówienia, więc najczęściej pisano i mówiono Zawichojski, żeby nie było problemów. Następnie na dwunastym miejscu był Żarnowski, na 13 miejscu kasztelan Małogowski, na 20 Połaniecki. No, jeszcze ciągle nie mamy tego naszego czechoskiego biedaka. On był na 23 miejscu. No, 23 a 49. No to możemy powiedzieć, że jednak no, w pierwszej połowie znajdował się nasz, nasz Czechowski. Ale też warto pamiętać, że no, kasztelan oczywiście mający tę władzę. I mający pewną hierarchię, miał oczywiście pomocników, czyli takie urzędy, o których też często słyszymy albo w dawnych dokumentach czytamy, albo też dzisiaj w wojsku, na przykład, czy w służbach mundurowych, używane pewne określenia, takie na przykład jak chorąży. To są właśnie ci, którzy byli zastępcami kasztelana. Tych instytucji, one oczywiście też ewoluowały, więc czasami się mówi, że było trzech zastępców, czasami, że czterech. Oczywiście, w zależności od okresu, też liczba kasztelani była różna, bo na przykład w pewnym momencie było bardzo dużo kasztelani w Wielkopolsce i sytuacja wyglądała tak, że podczas gdy w ziemi krakowskiej było 6 kasztelani, w ziemi sandomierskiej 4, to w Wielkopolsce 30. Więc to też była płynna liczba, ale tych zastępców mogło być rzeczywiście w pewnych okresach trzech albo czterech, i to był właśnie chorąży, który odpowiadał za to, żeby zgromadzić wojsko w razie niebezpieczeństwa no i przygotować rycerstwo do walki. Kasztelan oczywiście za to odpowiadał. On osobiście odpowiadał, no ale miał tego pomocnika. I podobną rolę spełniał wojski. Wojski, czyli generalnie w sprawach wojskowych doradzający mu i pomagający. Nie tyle gromadzenie, bo tym chorąży się zajmował, kiedy było niebezpiecznie, co wszystkie kwestie, które trzeba było rozstrzygać. No i jeśli chodzi o kwestie sądowe, to sędzia Grodowy pomagał w tych sprawach Kasztelanowi, natomiast jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to tym się zajmował włodarz. Oczywiście to były łacińskie głównie zapisy, one się więc czasami pojawiają, kiedy ktoś z nas na przykład interesuje się sprawami genealogicznymi i, raptem, na przykład w XVIII wieku, natrafia na swojego przodka i jest tam jakiś zapis, że jego przodek to był tribunus. Trybunus, czyli właśnie ten wojski. Dlatego też to są takie terminy i te urzędy, które no ciągle w tej chwili są w takim obiegu publicznym no i przeżywają oczywiście swój renesans, ale głównie z tych powodów historycznych oraz poszukiwań genealogicznych. Jeśli teraz na to wszystko nałożymy sobie sytuację kasztelanii czechowskiej. To musimy pamiętać, że w odróżnieniu od wielu innych miejscowości, które utrzymały tę swoją taką rangę, czyli to prawdopodobnie były kiedyś grody, pierwociny organizacji państwowej, czyli te grody opolne, później były to kasztelanie, a później te miejscowości pełniły taką rolę o charakterze administracyjnym, gospodarczym, komunikacyjnym no to sytuacja dotycząca Czechowa całkiem inaczej wygląda, ponieważ my mamy z tym miejscem i z tą miejscowością bardzo dużo różnego rodzaju kłopotów, mimo że no przecież z punktu widzenia właśnie takiego prestiżu, kasztelan Czechowski odgrywał wielką rolę. I te kłopoty. Układają się w kilka takich no, ważnych wątków. O, czyli teraz e, przejdziemy do tych kłopotów związanych e, z wieloma wątkami. Po pierwsze, geneza samego Czechowa, czyli to jest miejscowość położona w pobliżu miejscowości Kije, albo dzisiaj niektórzy bardziej uważają, że w pobliżu miejscowości Imielno. Ma to znaczenie, ma to wielkie znaczenie. I kiedy mówimy o tej genezie, to oczywiście, tak fonetycznie rzecz biorąc, Słowo Czechów z czym się może nam kojarzyć? Tylko i wyłącznie z Czechami. Dlatego też, kiedy właśnie wspominamy o tym procesie związanym z powstawaniem kasztelani, że być może z Czech ten pomysł przyszedł, to jednak nie powinniśmy popełniać tego błędu, że wtedy Czechów powstał, gdy kasztelanie się zaczęły rozwijać. Bo chodzi tutaj o znacznie wcześniejszy okres czyli chodzi o ten okres, kiedy to Bolesław Chrobry przejął po Czechach władanie tymi południowymi krańcami naszego kraju. No bo jest ta koncepcja, która wiąże się z tym, że jednak Czesi duży fragment naszego kraju opanowali i oni tutaj po prostu rządzili. I dopiero. Piastowie wyparli Czechów i pojawił się nasz kraj i wszyscy tak myślimy, że no od samego początku to te granice takie były mniej więcej podobne. Dlatego teraz mówiąc o Czechowie, oczywiście chcielibyśmy sięgnąć do jak najstarszych informacji dotyczących tego, kiedy to właśnie o tym Czechowie napisano. No i znów tutaj jest sporo różnych... Problemów, ponieważ w historiografii toczyły się i nadal się jednak toczą spory dotyczące tego, gdzie ta kasztelania Czechowska się znajdowała, ponieważ wiele uznanych autorytetów od XIX wieku wskazywało na to, że chodzi nie o Czechów, nie na Czechów, tylko o czchów, czyli o miejscowość leżącą w pobliżu jeziora Rożnowskiego na prawym brzegu Wisły. Niektórzy jeszcze uważali, że chodzi o, o miejscowość w pobliżu Krakowa, inną leżącą, podobnie właśnie nazywaną, a jeśli my weźmiemy pod uwagę, że jednak były kłopoty dotyczące zapisu nazwy miejscowości, szczególnie przy odmianach, jak to zapisać po polsku, a kopistami czy tymi skrybami, często byli obcokrajowcy, bo na przykład w klasztorze czy w parafii, oni pełnili rolę skrybów, więc zapisywano to często Czechów albo człów. Chociaż w tym kontekście musimy pamiętać, że Czechów nigdy nie został zapisany jako Czchów. Natomiast Czchów, ten nad Jeziorem Rożnowskim, on kilka razy został zapisany jako Czechów, ale tylko kilka razy. Natomiast nasz nigdy nie był przekręcony. Więc dla wielu jest to istotny motyw w argumentacji dotyczącej tego, że chodzi jednak o nasz Czechów, a nie o tamten czchów, chociaż oczywiście wszystko się to wiązało właśnie z własnością, ponieważ pierwsze wzmianki dotyczące czchowa, Czechowa, one wiązały się z tym, że mówiono tam o własności biskupiej. A tymczasem nie ulega wątpliwości. Wystarczy, że przejrzymy no, takie piękne, wspaniałe opracowanie, szczegółowe, wprawdzie stare, ale ciągle aktualne, dotyczące kasztelanii czechowskiej autorstwa Władysława Pałuckiego. No i znajdziemy tam informacje dotyczące tych najstarszych wzmianek. Związanych z naszym Czechowem, które oczywiście tak odległych czasów nie sięgają, ale wskazują na kilka takich motywów dotyczących tego, że nigdy tam nie było tej własności biskupiej na tym terenie. Tylko, że to była książęca własność. związana oczywiście później z własnością rycerską oraz z drobną własnością, bo tak się to przez dzieje potem układało, że nie było tu jakichś znaczących rodów, chociaż na początku, tak, na początku, na samym początku funkcjonowania tej kasztelanin, możemy powiedzieć o wspaniałych przedstawicielach wielkich, znaczących rodów, ale nie było tej duchownej własności. Dlatego też. Na to się zwraca uwagę, iż oczywiście te pisane wzmianki są skomplikowane, ale z nich już wyciągamy różne informacje dotyczące tego, że jednak chodzi o nasz Czechów, a nie o tamten Czchów. I w większości dzisiaj historycy przyjmują, że no to już nie ulega wątpliwości, po tej pracy kasztelania czechowska, że rzeczywiście nie ma innych dowodów, nie ma innych Powodów, a tamte są rzeczywiście zagmatwane i niejasne. Jeśli ktoś chce mówić o Czchowie, no to wystawia się tutaj na strzały różnego rodzaju. I kiedy popatrzymy na wzmianki, takie najstarsze, to one dotyczą już tego, że na podstawie tych dokumentów wyciągamy wnioski, iż nasz Czechów był dobrze zorganizowaną miejscowością, w której z jednej strony był targ, a więc bardzo ważna instytucja. Znacznie, znacznie ważniejsza niż nasze dzisiejsze targi, jak wielkie by one nie były. Więc to centrum targowe odgrywało wielką rolę, że były już karczmy, że był gród, no i w końcu, że była kasztelania. Dlatego też, kiedy sięgamy na przykład do dokumentu, który wydał książę Henryk Sandomierski dla kościoła Joannitów w Zagości, czyli przed rokiem 1166, no to tam jest już mowa o karczmie. W Czechowie. Od razu też powiedzmy, że Czechów dzisiaj jest no tak maleńką wioską, że nie wiem kiedy tam ostatnio widziano karczmę jakąkolwiek. A tymczasem w XII wieku mamy już ślad, mamy wyraźną informację, że ta karczma istnieje, czyli to już, to już jest znacząca miejscowość. Podobnie o karczmie pisał brat Henryka Sandomierskiego, czyli książę Kazimierz Sprawiedliwy. Znowu dla joannitów właśnie wydał kolejny dokument i znów jest mowa o karczmie. Potem błogosławiony Wincenty, no wtedy jeszcze nie błogosławiony, tylko jako występujący jako biskup krakowski, Wincenty zwany kadłubkiem w 1213 roku podał informację, że w składu posażenia kościoła w kijach, myśmy kiedyś o tym wspominali, Wchodziły dochody z kilku wsi, w tym m.in. z Czechowa, i połowa dochodów z targu, który się w tej miejscowości znajdował. Więc takich dokumentów, później też z XIII wieku mamy kilka, ale nadal obserwuję, że na przykład w różnego rodzaju opracowaniach dotyczących właśnie takich inwentaryzacji sięgających bardzo odległych czasów jest taki słownik historyczno-geograficzny. Nie ten słownik geograficzny Królestwa Polskiego, na który my się czasami powołujemy, ten XIX wieczny, tylko współcześnie przygotowany. No i na przykład w przypadku Czechowa jest taka wzmianka miejscowość niezidentyfikowana. Niezidentyfikowana. I dopiero się pisze o dokumencie z 1284 roku, a tymczasem no, te dokumenty już wspominają o naszym Czechowie, ale żeby oddać sprawiedliwość, musimy powiedzieć, że z tym są czasami problemy dotyczące transkrypcji tekstów łacińskich. I wielu historyków sprzecza się ze sobą na ten temat: no, jak odczytać z rękopisu dane słowo? Z tym od razu też możemy powiedzieć, wiąże się problem tej miejscowości kije, o której mówimy, ponieważ kije, zdaniem niektórych, to nie jest słowo kije, tylko to jest słowo kielce, kiedy mówimy o XII wieku. Dlatego też no, jeszcze się na to nakłada to, że nie potrafimy tak do końca zgodzić się co do tego, jak powinien być dzisiaj zapisany jakiś wyraz, który Ktoś tam sobie w średniowieczu napisał, ale tak to napisał, że rzeczywiście może to być różnie interpretowane. Dlatego zwróćmy uwagę na to, ile jest problemów. Właśnie tu mówimy od, od początku, chcemy powiedzieć, no, od, od kiedy ten Czechów istnieje, z czym się to wiąże? I cały czas y, niewielka miejscowość generuje tyle dyskusji i tyle interesujących kwestii. Do tego oczywiście trzeba dodać to. Jeszcze jedno, co wiąże się no, z takim rozproszeniem tej kasztelanii, ponieważ no, wszystko na to wskazuje, że to jest znów ewenement pewien dotyczący tego, że z jednej strony, tak się przyjmuje, ośrodek o charakterze religijnym i politycznym dla tej kasztelanii to były kije odległe o kilka kilometrów od Czechowa, więc w Czechowie nie było kościoła, kościół był w kijach. I ten kościół odgrywał rolę i religijną, i polityczną w Kasztelanii. No to już coś dziwnego. Z drugiej strony, dziwne jest to, że gród obronny, no też jest nieuchwytny w ogóle w Czechowie. Nikt go nigdy nie znalazł ani na oczy nie widział. W związku z tym, no tak się poddaje często takie informacje, że aha, no ten gród to zdaje się znajduje się w pobliżu Umianowic, i bardzo często, właśnie w przypadku Umianowic. No, też się tam takie informacje podaje, ale to bardziej chodzi nie o Umianowice, bo tam niektórzy szukają, tylko bardziej chodzi o Stawy. Myśmy też kiedyś mówili o tej miejscowości, o grodzisku w Stawach, więc przypuszcza się, że to był gród obronny, czyli znów nie w samym Czechowie. A w Czechowie, co się w takim razie znajdowało? No ta część gospodarcza. Dlatego kasztelania podzielona na trzy różne komponenty. Żeby tego było mało, to w historiografii utarło się, że właśnie kije były tym ośrodkiem politycznym i religijnym. Ale ostatnie prace zmierzające no, z remontem i ociepleniem kościoła w Imielnie, dlatego wymieniliśmy to Imielno, też odległe, no blisko od, od Czechowa, wskazują, zdaniem wielu badaczy, że ups, chyba trzeba by zakwestionować te kije ponieważ znaleziono tam no, dowody archeologiczne na to, że ten kościół był wcześniejszy i w związku z tym znacznie ważniejszy niż się nam do tej pory wydawało. Czyli mógł być rzeczywiście kościół wimielnie tym ośrodkiem religijnym i politycznym. Dlatego no, to jest właśnie takie wspaniałe, że nie ma nic tak sztywnego, że możemy głowę pod topór podstawić i powiedzieć tak było. Tylko w przypadku tej naszej kasztelanii tego typu kwestie, Nieustannie się pojawiają, ale jeszcze jest jeden problem, który wskaże nam również na wielkie znaczenie tej kasztelanii. No to mamy spory problem z naszą kasztelanią czechowską, bo raz, że rozproszona w trzech miejscach znajdowały się jej ośrodki. Do tego dochodzi jeszcze, no powiedzmy, jakiś taki mały spór między kościołem w Kijach a kościołem w Imielnie. No ale poza tym wiemy, że mimo iż ta nasza kasztelania była niewielka, choć jak y, słyszeliśmy, rozwijała się dość prężnie, no to znaczenie też miała dosyć spore. Przede wszystkim właśnie w dawnych wiekach, wtedy kiedy te kasztelanie miały większe, znacznie większe znaczenie, Niż później jako ten tylko no, tytularny urząd ziemski, kasztelana. Wszystko na to wskazuje, że my tak nie doceniamy znaczenia naszej rzeki Nidy, szczególnie jej środkowego biegu, a to są właśnie te okolice. Kiedy mówimy stawy, no to właśnie to są te piękne rozlewiska naszej Nidy. I w tym kontekście, jak się analizuje sytuację właśnie taką średniowieczną. To widać wyraźnie, że kasztelania czechowska musiała odgrywać wielką rolę, jeśli chodzi o ziemię wiślicką. Przypomnijmy, że to też kiedyś księstwo było, księstwo wiślickie. I ona, ponieważ od strony północno-wschodniej były tutaj lasy Puszczy Radomskiej, a później zaczynała się Puszcza Świętokrzyska, ta dzisiejsza, tak jak my ją rozumiemy, więc tutaj teren był dość zabezpieczony i wszystko wskazuje na to, że właśnie przez ten teren w środkowej części Nidy istniały jakieś możliwości komunikowania się między Wielkopolską a Małopolską. I dlatego stworzono kasztelanie, czyli właśnie silny ośrodek, gdzie w imieniu władcy kasztelan sprawował te bardzo szerokie funkcje ponieważ chciano zabezpieczyć Wiślicę, całą tę ziemię urodzajną, znaczącą i w związku z tym ta kasztelania taką rolę odgrywała. Później oczywiście to się już zmieniało, ale wszystko na to wskazuje i układ właśnie dawnych traktów komunikacyjnych i istnienie też no, takich, oczywiście my tego nie mamy potwierdzonego archeologicznie, no ale ciągle trzeba szukać, między innymi właśnie to grodzisko, w stawach ono było badane w latach 70. i 80. XX wieku, czyli no zaraz będzie 50 lat od badań. Oczywiście dzisiaj robi się zdjęcia lotnicze, lidar i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale to nie zastąpi takiej bezpośredniej eksploracji archeologicznej. Więc my ciągle wielu rzeczy nie wiemy i nie możemy powiedzieć, nie mając jakichś szczegółowych sprawozdań, bo nawet z tych badań archeologicznych nie ma jednego kompletu wniosków czy materiałów, które można by analizować. Ale historycznie rzecz biorąc, i biorąc pod uwagę geografię historyczną, nie ulega wątpliwości. Jak wielką rolę ta kasztelania odgrywała. I właśnie połączone z nią takie podgrodki, czyli mające mniejsze znaczenie, ale będące oczywiście taką siecią, tworzącą punkty w sieci tej znaczącej kasztelanii. Dlatego też, kiedy mówimy już teraz o samych kasztelanach, to rzeczywiście to jest bardzo ważne, że władze tam no sprawowali ci. Którzy no, mieli zaufanie władców i którzy byli w stanie sprostać tej funkcji kasztelanii, a więc bardzo istotnej w tamtych wiekach. No i niestety, no też tak jak mówię, trudno nam coś powiedzieć o początkach Czechowa. Tak również nie możemy wszystkiego powiedzieć o tym, co wiąże się z poszczególnymi postaciami, ponieważ tych pierwszych kasztelanów nie znamy nie wiemy nawet dokładnie, kiedy kasztelania Powstała. Pierwszy pojawia się dopiero na początku XIII wieku. Są również oczywiście luki. Jeśli chodzi o niektóre lata, są czasami problemy, że w źródłach wykluczają się niektóre daty, czyli podawane są w jednym źródle na przykład informacje dotyczące tego, że ktoś w tym i tym roku sprawował funkcję kasztelana, a w innym źródle jest informacja, że ta osoba już od trzech lat nie żyła. No to jak mogła być kasztelanem? Albo że ktoś był kasztelanem, nie był, potem znowu był. Oczywiście tak, mogło się zdarzyć, ale jednak to na podstawie kasztelanii czechowskiej możemy wyraźnie też sprawdzić. Podobnie zresztą było w przypadku tych innych naszych kasztelani, że jednak to była funkcja dożywotnia. Czyli jeśli się tylko nic nie działo, w sensie, że ktoś, no nie wiem, podpadł zdradził, to sprawował funkcję dożywotnią. Mało tego, gdybyśmy tylko przeanalizowali sobie szerzej niektóre konteksty i wątki już takie personalne, to okazałoby się, tak jest właśnie w kasztelanii Czechowskiej, że na przykład córka kasztelana wychodziła za mąż za kogoś, kto zostawał kasztelanem czechowskim. Czyli tak jakby to było ze sobą w jakiś sposób związane, że ten mariaż pozwalał również na przejęcie samego urzędu. Co oczywiście jest dziwne, no bo wcale nie musiał się ten człowiek nadawać zdaniem decydentów, a jednak okazywało się w licznych przypadkach, że tak właśnie było. Oczywiście no to Wiązało się również z tym, że tak traktowano te urzędy, no niemalże jak urzędy dziedziczne. Oczywiście to jest przesada, ale ten motyw dotyczący właśnie takich pojawiających się raptem nowych rodzin, czyli przedstawiciel nowej rodziny zostawał kasztalanem czechowskim, a okazuje się, że on się wcześniej ożenił z kobietą, która związana była z poprzednią rodziną pełniącą ten urząd. Dlatego no to, to też są takie niezwykle ciekawe motywy, które też mogą służyć do szerszych analiz, nie tylko w odniesieniu do naszego Czechowa, ale w ogóle do instytucji kasztelanii. Tutaj, jak wspominaliśmy, jest sporo problemów, jeżeli chodzi o kasztelanów czechowskich. Tych pierwszych praktycznie nie znamy, później gdzieś tam pojawiają się w poszczególnych latach pewne przerwy. Wiemy, bo to akurat ty, Cezary, te informacje pozbierałeś, że jest ich ponad 40. W internecie tego nie znajdziemy. No ale na szczęście my ciągle drążymy te wszystkie kwestie i rzeczywiście no, ja się cieszę, jak się raz na pół roku uda jeszcze zwiększyć liczbę tych kasztelanów. Od lat tak myślę, że no, przydałyby się nam takie poczty poszczególnych kasztelanów. Pracujemy nad tym przecież, bo mówimy o wielu tych ciekawych postaciach. Tam przy Połanieckich chyba, przy Połanieckich, o ile dobrze pamiętam, był tak, taki się, Tak, oczywiście, w różnych źródłach się pojawiają, bo wiele osób też się tymi kwestiami interesuje. No i w związku z tym są czy w takich regionalnych czasopismach, czy w postaci czasami oddzielnych wydawnictw. Takie zbiory. Dlatego to jest niezwykle interesujące i ważne, żebyśmy byli w stanie wszystkich wymienić po kolei każdego. a Najlepiej jeszcze dzienne daty, kiedy oni obejmowali stanowiska. Pewno to będzie niemożliwe, ale przy tej okazji zawsze się okazuje, że to są niezwykle interesujące postacie, osoby, które pełniły ten urząd. No i w tym przypadku, w przypadku kasztelanii czechowskiej, niestety, jak wspominaliśmy. Te początki nie są do końca znane, ale kiedy historycy zajmują się kasztelanią, no to zwraca się uwagę na to, iż wszystko wskazuje, że tymi pierwszymi kasztelanami mogli być przedstawiciele rodu powałów. Ci powałowie o tyle są interesujący że herb powała to inaczej ogończyk. To znaczy ogończyk, dzisiaj się najczęściej tak właśnie mówi, ogończyk. No na przykład słynny opad Sierakowski z klasztoru benedyktyńskiego na Świętym Krzyżu posługiwał się tym herbem i ktoś kto wchodzi do zakrystii, no to na portalu u góry zobaczy właśnie herb ogończyk na portalu drzwiowym, czyli jest to na polu barwy czerwonej. Półtoczenicy. Toczenica no to, to jest oczywiście figura heraldyczna, ale możemy powiedzieć obrączka. O, tak wygląda toczenica. Półtoczenicy więc, więc pół takiej obrączki, ta górna połówka. No, i na tej obrączce, na tej toczenicy, one są w kolorze srebrnym, zarówno toczenica, jak i ten drugi element, druga też figura, czyli rogacina. Rogacina, czyli stylizowana strzała, tak możemy powiedzieć. Czyli takie górna część kółka i stylizowana strzała u góry. Tak wygląda herb powałów, czyli ten ogończyk, bo powałowie, właśnie inaczej ci ogończycy, to był niezwykle ważny ród w początkach naszej państwowości. Ponieważ oni byli uznawani, i tak też historycy do tego podchodzą, za boczną linię popielidów. Czyli gdy mówimy, że Popiel i ród Popielów to są protoplaści polskich władców, no to. Mówimy też o tych, którzy byli z nimi spokrewnieni. No i oni w dziejach, szczególnie właśnie w tych dawnych wiekach, odgrywali wielką rolę, byli właścicielami licznych terenów obejmujących właściwie całe polskie ziemie. Dlatego, kiedy mówimy teraz o tym, że prawdopodobnie z tej rodziny wywodzili się pierwsi kasztelanowie czechowscy, to od razu widzimy, jak wielkie znaczenie przykładano do tego, jaka jest obsada personalna. Tej ważnej kasztelanii. No i uważa się też, że bardzo ważną postacią u powałów był Wojsław. Od tego Wojsława często zaczyna się właśnie drążenie tej kariery powałów, a tymczasem też warto pamiętać, że no właśnie z naszym regionem on jest bardzo mocno związany. Był komesem wrocławskim, dlatego jak mówimy, przed kasztelanem. Komes, Żupan, no to właśnie od razu to pokazuje wielką rolę też Wojsława, był piastunem księcia Bolesława Krzywołustego. Niewykluczone, że w ogóle był krewnym sieciecha, czyli tego bardzo mocno związanego palatyna, księcia Władysława Hermana. A synem Władysława Hermana był książę Bolesław Krzywołusty, i właśnie piastunem był nasz Wojsław. On Brał udział w fundacji kolegiaty w Głogowie, był też współzałożycielem opactwa w Lubiniu i też był współzałożycielem razem z księciem opactwa benedyktyńskiego na Świętym Krzyżu. A więc widzimy, co to była za wspaniała, intrygująca postać. Przy czym, kiedy Podaje się różne informacje dotyczące Wojsława. No to też mówimy o tym, że on był protoplastą rodu powałów, ale niektórzy uważają, że wywodził się z rodu dębno, tego rodu, który posługiwał się tym herbem. On też jest przecież związany z sercem gór świętokrzyskich, ten herb. I w związku z tym w dokumentach występuje Najersz Wojsław jako właściciel, i tutaj pada ta nazwa: kije. Dlatego właśnie tu zobaczmy, ile jest takich różnych pasów transmisyjnych, które w pewnym momencie, kiedy się właśnie analizuje dawne dokumenty, mogą nas doprowadzić do takich jednoznacznych wniosków. No, wiele miejscowości jest wymienionych, zarówno na Mazowszu, na Kujawach, jak i w Małopolsce, których właścicielem był, był Wojsław, a wśród nich Kije. Dlatego też, kiedy mówimy o tej bliskości Czechowa. No to oczywiście należy to brać pod uwagę. Z takich ciekawostek moglibyśmy też powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że podczas jakiejś walki doznał urazu głowy i przeprowadzono trepanację czaszki. Tak wynika z dokumentów. Zmarł około roku 1140, czyli już po śmierci. Bolesława Krzywoustego przyjmuje się, że w wieku 80 lat, no co, wiek rzeczywiście jak na tamte czasy imponujący. No i właśnie ci przedstawiciele rodu Powałów mieli być tymi pierwszymi kasztelanami czechowskimi. Tutaj oczywiście pojawiają się też znani z innych źródeł ważni urzędnicy, czyli komesi, bo komes Janusz który był dziadkiem biskupa płockiego Getki i jego brat także komes Żyra Żyra czy Żyro używa się też tej drugiej formy no i wynika z różnych dokumentów, że oni właśnie też byli związani z tą naszą kasztelanią. Więc jeśli się kiedyś uda dotrzeć, taki horyzont zarysowuje się oczywiście w badaniach też zagranicznych, nie tylko w naszym kraju, bo u nas już raczej mogą być kłopoty z tym, żeby uzyskać jeszcze jakieś nowe informacje, ale ciągle są odkrycia, zapewne jakieś wzmianki znajdujące się w innych krajach. Dlatego też tak ważne jest to, że na przykład digitalizuje się i udostępnia w internecie różnego rodzaju materiały, bo wystarczy tylko znać łacinę. No i już jest trochę prościej, czytamy nawet z wielu innych krajów teksty. Więc być może tutaj uda się jakieś jeszcze informacje zdobyć. Na razie dysponujemy tylko takimi informacjami, że pierwszym znanym nam kasztelanem, wymienionym w źródłach w 1228 roku był Przecław. No i to jest ten punkt wyjścia, jeśli mówimy o kasztelanach czechowskich. No właśnie, i to jest punkt wyjścia, na którym dziś niestety zakończymy, ale tak jak wspominaliśmy o kasztelanach czechowskich, jeszcze będziemy mówić, myślę, że w jednym albo w dwóch, bardziej chyba w dwóch odcinkach. Chyba bardziej w dwóch i też będziemy się znacznie ograniczać. Bo jest ich przecież ponad 40. Dziś już dziękujemy za uwagę. Cezar Jastrzemski, Robert Szumielewicz i Michał Pastuszka, który program zrealizował.